Siedziała w kajucie foka, obok siedziała dziewczyna. Do kajuty wszedł kapitan i kazał jej spływać. Hej ho, kolejkę. No i mamy 162 zwrotki. Może jeszcze jedna na zabicie czasu? Daj mi spokój. Daj mi spokój. Daj mi spokój, że krokodyl, niechaj będzie ciszy chwila. I przyszedł ten sam namolny z pierwszej zwrotki kapitan i kazał mu spływać. Hej ho, kolejkę daj. Hej ho. No i 163 zwrotki, tak? Czy ty możesz w końcu przestać śpiewać? Słucham tego od zatonięcia naszego statku. 2 dni, hej ho, kolejkę dalej. Jestem zmęczony, głodny i mam tego wszystkiego serdecznie dosyć, rozumiesz? Przepraszam, nie wiedziałem, że cię to wkurza. Po prostu nie śpiewaj. I nie gwizdź. Stasiu! Dobry ponto. Dobry. No przepraszam, Tadeusz, nie wkurzaj się. Sztama? Sztama, sztama, i tak nie mam wyjścia. Jesteśmy skazani na tym pontonie na siebie. Dobra, Stachu. Daj wiosło, teraz trochę ja powiosłuję. O-o. Co o-o? Tadeusz, złe nowiny. Gdzie jest wiosło? Ukradli nam wiosło. Kto by ci coś tutaj ukradł na środku oceanu? No przysięgam ci, że jak się kładłem spać, to położyłem obok pontonu. I nie ma. I ty myślisz, że ktoś je ukradł? No przecież samo nie odpłynęło. Ale mnie boli głowa. O, Czesio się obudził. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na żółtym pontonie. Stasz! Przepraszam. A czemu na pontonie? Bo nasz statek miał usterkę. Usterkę? Spłonął. To cały spłonął? Nie no, Czesiu, nie dramatyzuj no. Pół spłonęło, ale to drugie pół już nie mogło samo płynąć. Ale jak to się stało? No, był wieczorek zapoznawczy. I występował taki fajny fakir. Fakir był fajny. A po nim przyszedł połykacz ognia. No szło mu całkiem nieźle, tylko on nagle nie nadążył tego ognia połykać. A, czyli wybuchł pożar. Pożar tam. Zapalił się taki malutki stoliczek. Ale na szczęście na pokładzie był razem z nami strażak sam. Bohatersko chwyciłem za kanister. Ale okazało się, że nie był z wodą. I cały statek się zajął. No dobra, ale co zresztą pasażerów? No spokojnie, wszyscy przeżyli. Dla każdego był ponton ratunkowy, tylko przyszła burza. I każdy ponton popłynął w innym kierunku. To i tak mamy szczęście, że tu we trzech jesteśmy. Ogromne szczęście. No, ostatkiem sił wyciągnąłem Tadeusza z pontonu grupy ukraińskich striptizerek nimfomanek. I co ty byś tam z nimi robił? Co bym robił? Nie wiem, może bym liznął trochę języka. Przestań, tam będziesz się uczył na wakacje. A tu siedzimy, gadamy. Fajnie jest. Dzięki, Stasiu. Żółwik! O, żółwik ma wzwód. A ten... Mamy na pontonie coś do jedzenia? Spokojnie, zaraz przywiozą nam obiad. A, dziś będzie bigos. Bigos? No. To świetnie. Ja lubię bigos. O kurczę, żeby ten bigos nie był z kapustą. Bo po kapuście to ja mam wysypkę w okolicach bikini. O czym ty mówisz? Kto ci przywiezie coś, jakiś obiad na środek oceanu? Ratownicy. Kto? No sam słyszałem, jak mówili, że zaraz po nas wrócą, tylko płyną po posiłki.
Ale im chodziło o pomoc. O pomoc? No. No to nie ma na co czekać, ja zamawiam pizzę. Ty miałeś przez cały czas telefon? Poczekaj. Halo? Dzień dobry, proszę pani. Ty wołaj pomoc! Cicho bądź, rozmawiam, no. Przepraszam panią. Poproszę dwie margerity z salami i z szynką. Z jaką szynką? Jaką salami? A faktycznie. Przepraszam, do widzenia. Masz rację, Tadeusz. Jaka szynka, jakie salami? Przecież dzisiaj piątek. Ty dzwoń po pomoc! No i jeszcze mi się telefon rozładował. Nie znajdą nas tutaj. No jak pech, to pech, no. Ale zaraz. Macie może ładowarkę z cienkim bolcem? Ja mam. Gdzie jest? Obok wiosła. Dzięki. Co za... Tadeusz, złe nowiny. Ukradli też twoją ładowarkę. Ja mam tego dosyć. Nie. To już za wiele. Dzwonię na policję. O, telefon mi się rozładował. Macie może ładowarkę z cienkim bolcem? Przecież ukradli. Tobie też ukradli? Ratunku! Pomocy! Niech mnie ktoś stąd zabierze! Siadaj, Tadeusz, nie krzycz! Bo spłoszysz mewy. I już nie będzie więcej ptasiego mleczka. Ja przepraszam. Naprawdę, bardzo cię przepraszam. Ale czy ty możesz w końcu przestać gadać o jedzeniu? Dobra, przepraszam. A wiecie, jak się nazywa żona kucharza po 7 rozwodach? Ósma żona. Dobre. Nie. Nie. Właśnie nie. Grażyna. A co w tym śmiesznego? Bo Grażyna pisany przez RZ. Stasiu! Stasiu, to ja też mam dobre, może nie aż tak dobre, ale... biegnie sobie nosorożec. Kojarzysz nosorożca? No tak, długa szyja je antylopy. Dokładnie. No. Ten nosorożec biegnie przez pole golfowe, nie? I krzyczy, mam orgazm, mam orgazm. Znasz to? Nie. Szkoda, bo to fajne uczucie. Faktycznie, fajne uczucie, tak sobie pobiegać. A propos tego orgazmu, to kiedyś jechałem ciężarówką na Sochaczew i żona zadzwoniła, że ma. Co? Zatkało kakao. Ja cię przepraszam, ale nic cię w tym telefonie nie zdziwiło? Nie, zwykła Nokia. A może żonie o origami chodziło? Nie. Nie. Origami to my do pizzy sypiemy. Widzę, Czesiu, mylisz pojęcia. Przepraszam. Każdemu się zdarza. Ale nudy, nie? Może pogramy w statki? Idziemy spać. No dobra. Stasiu, możesz to stąd zabrać? No ale Tadeusz, no, na bezrybiu. I spać! Dobra, dobra. Idź spać! I mamy ciszę, rozumiesz? Dobra. Jedna owca skacze przez płot, druga owca skacze przez płot. Stasiu. Wkurzają was owce? Bardzo. Przepraszam. Jeden baran skoczył przez płot,
zawadził śródakiem i spadł. Co? Chłopaki! Wyspa! 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 Nareszcie! Jaka piękna plaża! Patrzcie, mokry piach! Budujemy zamek! Tadeusz, my się musimy go pozbyć. Dobra, Stasiu, my z Czesiem idziemy przywiązać ponton do drzewa, a ty tu stój i pilnuj morza. Dobra, ale po co? Jak to po co? Bo nam ukradną, jak ładowarkę i wiosło. Racja! Come on.